jedno mieszkanie, jedna noc, dwie sypialnie, tajemnicze małżeństwo i pomoc domowa, a w tej roli Krystyna Janda, jako Beata. Zapraszamy na prawdziwą ucztę komediową, na zabawę w Och-Teatrze. No dobrze, aha, to dobrze. Ale co? Ale Jezus Maria, dlaczego on dzwoni do pani? Pani Krystyno, dlaczego akurat ta farsa? Co stanowiło ten moment rozstrzygnięcia, że jednak ta sztuka będzie tematem, będzie inauguracją w Och-Teatrze? Czy to był łatwy wybór? Kiedy otwieraliśmy Och-Teatr i ja zaczynałam planować repertuar, przeczytałam to po francusku. To się nazywa La Bonne Anne i jest chyba najczęściej wystawianą farsą Camoletiego. Kilkadziesiąt tysięcy razy była wystawiana, częściej nawet niż Bang Bang, który jest uznany za lepszą, niby lepiej skonstruowaną. To była pierwszy jego tekst i dzięki temu w ogóle zrobił nazwisko. I pomyślałam sobie wtedy, że na pewno będę chciała to kiedyś wystawić. No i przyszedł ten czas. Jak zaczęłam się zastanawiać, co robić, to pomyślałam sobie, że trzeba wrócić do tej pomocy domowej. Pomoc domowa to jest tytuł pana Wierzbięty. On przetłumaczył to na zamówienie Teatru Powszechnego w Łodzi i teraz wszyscy korzystamy z tego tłumaczenia. No dobrze, dziękuję. Ale dlaczego mu pani powiedziała, że ja wracam? A co miałam powiedzieć, że pani leży z Marcellą w łóżku? O Boże! O Boże! Jezus Maria, co mam teraz zrobić? Opakować się, przebierać i na dworze. Dobrze, pani o wszystkim myśli, ja nie wiem, jak się pani oddzieli. No, bo porozmawiamy o tym później. W gotówce! Który motyw jawi się dla pani najistotniejszy? Chodzi o tą zabawę, o ten relaks, czy może na przykład relacje międzyludzkie, prawda, te zdrady gdzieś czasami też definiują tą labilną współczesność, prawda? Mnie się podoba w tej farsie to, że okazuje się, że i kochanek, i kochanka to są ludzie interesowni. Tu nie chodzi o miłość, że żona i mąż w rezultacie doceniają to, że ten związek jest dużo bardziej trwały i milszy w rezultacie to małżeństwo niż te odskoki w bok. I to jest miłe. Kuciu, nie wykupiaj się, wychodź, bo pożałujesz. O co chodzi? Żona wraca. Co? Tak, za chwilę będzie na dworcu. Jezus Maria. No to Jezus Maria. Jezus no Jezus Maria. Się wszyscy odwołują do absolutu, jakim się w tyłku kurzy. Halo, jak tam idzie? Ja nie chcę być aktorem specjalizującym się w czymś. Dlatego często jak grywam rzeczy poważne, psychologiczne, to bardzo lubię znaleźć odskocznie. Nie wzbraniam się i oczywiście nie chciałbym całe życie grać fars. Nie. Jednak trzeba zachować tą równowagę i też te tragi, farsy czasami, prawda, albo też dramaty. Ten szeroki wachlarz, o którym pan mówi. Ale jest to tak też indywidualnie, że w której z tych płaszczyzn pan się lepiej czuje. No po prostu to wszystko płynnie idzie. Te próby, ten czas. Czy nie może pan tego stwierdzić? Nie mogę. Co do gatunków. Nie da się tego. Nie. Dlatego, że mówię, strasznie lubię płodozmian. I strasznie lubię różnorodność. I ta farsa jest jakąś różnorodnością w tym, co od wielu lat do tej pory robiłem. Prawda? Czyli użycie jakby grubszej kreski, nieco formalnie, naszkicowanie jakichś wyraźnych charakterów. Widz współczesny lubi widzieć, jak kosztuje zdarzenie na scenie nie aktora, a człowieka. Natomiast farsa jest, jak mawiał mój profesor Igor Przegrodzki, szkołą warsztatu aktorskiego. Jaka twoja żona? A jaka ma być? Mam tylko jedną. Ale nie, dobrze, że ma jedną, bo nawet jednej nie ogarnia. Boże, nie wierzę, nie wierzę. No a powinna akurat tym razem wierzyć, no. Okłamałaś mnie, zganibiła. Prawie, ale nie do końca. A to ty tam nie wyszło? Świnia! Myślałem, że mnie lubisz. Bo nie byłeś żonaty. Ale u mężczyzn jest sprawa przejściowa, dziecko. Pani, niech się nie wtrąca, nie trzeba szukać żadnych podtekstów. Farsa nie znosi psychologii. Farsa nie znosi takiego do końca realizmu, timingu realistycznego. Doszukiwania się w niczegoś. Absolutnie. Trzeba kupić bilet, przyjść i przestać się stresować. A co więcej, jest to tak napisana farsa i tak grana farsa, myślę, w takim tempie, że trzeba się skupić, żeby zrozumieć, o co mnie tak naprawdę o co chodzi. Tak. My mamy takie doświadczenia z Weekendu ZR, gdzie jest intryga naprawdę skomplikowana i z Mayday zresztą też, że przychodzą ludzie, którzy po prostu nie mogą się załapać po 20 minutach po prostu, a to jest grane w czasie, w temperaturze współczesności. Maju, naprawdę nie chciałem ci sprawić przykrości. A co chciałeś? Przyjemność? Dopiero teraz do ciebie dotarło? Przez tego tak nie zostawię. Uważaj! Jedzie pan, no. Niech się pan pośpieszy. Niczego nie zapomniałem? Obrączka. A, obrączka. I torba. A gdzie jest? No tu, gdzie pan ją zostawił. Aha, co ja bym bez pani zrobił? No, oszczędził 500 zł. 500 zł? Może więcej. No dobrze, porozmawiamy jak wrócę, dobrze? Dobra. Dobrze. Myśli pani, że kluczem, żeby była ta zabawa, żeby odreagować od tej codzienności, tutaj po prostu zrelaksować się w pełni w Och-Teatrze, nie myśleć o niczym, co nas martwi na co dzień. Dokładnie tak, jak pan mówi. Bawiliście się państwo też podczas prób, czy był taki momentami intensywny czas w te wakacje, bo przygotowania były wakacje? No tak, rzeczywiście pracowaliśmy lipiec, sierpień. Na początku tak z dystansem, potem zaczęliśmy się bawić, potem przyszedł trudny okres ciężkiej pracy i to rzeczywiście nie było nam do śmiechu. Widzę, mam nadzieję, będzie. I to tak zawsze jest, że po prostu widz wyważy to wszystko i oceni. No. Ale Maju, nie zamierzasz chyba. Gdzie? Słuchaj, mała, kto to posprząta teraz? Wstawaj, chodź no tu. Chodź no tu. No mamo. Wszyscy mężczyźni to drani albo żołnierze, a to się nawet nie. Dobrze, niech pani nie płacze teraz, no niech pani ubrudzi kanapę całą. Tutaj po prostu trzeba szybko się zbierać, orientować i mieć taki temperament jak aktorzy, którzy biegają po scenie. Czy myśli pani, że tego potrzeba też odbiorcom, widzom teatralnym? Patrząc na repertuar pani. Jestem tego pewna, sądząc po tym, ilu ludzi kupuje bilety na farsy. Dzwonią do nas ludzie i piszą, ponieważ już nie ma miejsc na widowni, piszą: umarł mi mąż, siostra, czy nie mogłabym się dostać, bo bym tak bardzo chciała zapomnieć, bardzo bym chciała przeżyć miły wieczór. Po to ludzie przychodzą na farsy i tu nie ma się czego doszukiwać, żadnych znaczeń. Po prostu trzeba się odpężyć i rozkoszować sztuką. Trzeba się bawić, trzeba po prostu zwyczajnie przyjść i cieszyć się tym, że żyjemy, że jesteśmy, że działamy, że gramy, że się umiemy śmiać, a śmiech to zdrowie. Obiecałam mamie i sobie, że z tymi sprawami poczekamy do ślubu. No widzi pani Bato, w takiej sytuacji to teraz musi się pan oświadczyć. Już! A to teraz? Zaraz? Nie, jak zaraz? Nie, najpierw pojedziemy do mnie, żebyśmy mieli odpowiednie warunki. Im szybciej, tym lepiej. Tak. Pani Krystyno, jeszcze zaproszenie do kamery, żeby wszyscy się zjawili na tym spektaklu koniecznie. Tak, na inne do tej kamery poprosimy. Proszę przyjść i proszę się z nami bawić, zwyczajnie. I tyle. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Po prostu bawmy się. Dziękuję pięknie. Pani Beato, bardzo dziękuję. Dobranoc, dobranoc. Pani Beato, to dla pani. Ale nie, no nie ma pani daje. Bardzo ładnie. Muszę panią pocałować. Wzywał pan windę? Nie, sama przyjechała. Jego cały. Już, Boże. Idę spać. Proszę pana!